Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Dzisiaj taka praktyka na rozruszanie. Będzie nam ciepło, będzie się działo, ale po tej praktyce dzień będzie naprawdę wspaniały. Także zapraszam na praktykę. Pamiętaj, aby robić wszystko w zgodzie ze sobą, aby tak podchodzić z szacunkiem do swojego ciała, do swoich możliwości. Oczywiście będę bardzo wdzięczna za subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i z góry dziękuję. No dobrze, to zaczynamy. Może skupmy się najpierw na oddechu. Weźmy trzy głębokie wdechy i wydechy, ale najpierw wyprostuj, już wydłuż kręgosłup, otwórz klatkę piersiową, wydłużaj tutaj tak. Odcinek szyjny. Zamknij na chwilkę oczy. Weź głęboki wdech do jamy brzusznej przez nos. I miękki wydech. Jeszcze raz długi wdech. I długi, miękki wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Dobrze. To przechodzimy do działania. Ręce góra, wdech. I skręć się w prawą stronę. Wydłuż plecy, weź wdech. Odepchnij się jeszcze ręką od kolana i skręcaj. Porządny skręt. Oddychaj. Pamiętaj, żeby nie napinać mięśni twarzy, ciała. Starać się być w takim półuśmiechu. I koncentrować na oddechu. To bardzo ważne. Ręce do góry, do sufitu, wdech i z wydechem skręć się. Wydłuż plecy, weź wdech i skręć. Dobrze. Ręce do góry. Teraz ręce do przodu, na dół i spleć z tyłu ręce w koszyczek. I do tyłu jeszcze otwieraj klatkę piersiową. Klatka skierowana do góry i barki ciągną do siebie. Łopatki rolują do siebie. Dobrze. Teraz zamień skrzyżowanie stóp, żebyśmy pracowali ciałem symetrycznie. I jeszcze ręce do góry i otwórz klatkę piersiową, weź wdech. I z wydechem zaokrągli plecy, grzbiety, dłoni się spotykają. Wdech, klatka do góry, wydech, ręce do przodu. Wdech, ręce do tyłu, ręce do przodu, ręce góra, wdech, dłonie razem i rozgrzejmy jeszcze nadgarstki. Będą nam potrzebne, troszkę będzie czaturang, ale pamiętajcie, że czaturangi wzmacniają. Na początku praktyki może jogi te nadgarstki mogą czuć się obciążone, ale one z każdą praktyką się wzmacniają i naprawdę pełnią bardzo ważną funkcję, żeby wzmacniać tutaj nam obręcz barkową, tak? I ogólnie mięśnie, tricepsy, bicepsy. Dobrze. Przejdźmy teraz do klęku podpartego. Kolana na szerokość bioder, palce dłoni rozczapieżone, nadgarstki nad barkami, kolana nad biodrami, zawsze w klęku. No, zazwyczaj grzbiety stóp przyklejone, ale to też nie jest zawsze dla każdego łatwe. Wklęsłe plecy, krowa, zaokrągli kot. Wklęsłe plecy, wdech, wydech, góra. Wdech, wypychamy pośladki, patrzymy przed siebie. I zaokrągli plecy. Już proste plecy, przejdź do szczeniaka, ale odcinek lędźwiowy niech będzie cały czas aktywny. Wydłużamy boki tułowia. Palce jak najdalej, klatka piersiowa skierowana do maty, ale rozpłaszczone, wypłaszczone plecy, proste plecy. To znaczy nie zaokrąglaj, nie rób wklęsłych pleców, to ważne, żeby zabezpieczyć ten nasz odcinek lędźwiowy. Dobrze, klęk podparty, zadrżyj palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu, ustaw psa, pośladki do góry, pięty delikatnie na zewnątrz. Krawędzie zewnętrzne równoległe z dłuższymi krawędziami maty. Ramiona rotujemy na zewnątrz. Wpatrujemy się w środek maty. Proste plecy.
Dobrze, prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewo. Wydłuż plecy, tutaj jest wdech i z wydechem pochylenie. I od razu utkatasana, ale tutaj również odcinek lędźwiowy niech będzie aktywny. Cały czas wtedy, tak, lędźwia nam, tak, zabezpieczone są lędźwia. Dobrze, urdhvahastasana, barki w dół i tadasana, pozycja góry. W pozycji góry palce stóp razem. Najpierw odklej palce od maty i przyklej każdego palca osobno. Rzepki kolan skierowane do ud. Już tutaj miednica prosta. Wydłuż odcinek szyjny. Barki w dół. Wydłuż tutaj kręgosłup. Tak. I dłonie delikatnie już tutaj i rozluźnij się w tej pozycji na chwilkę. Tadasana. Pozycja góry. Dobrze. Ręce góra. Wdech. Urdhvahastasana. I z wydechem pochylenie. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i przejdź do deski. Kumbhakasana. Dobrze. Wdech i z wydechem. Chaturanga Dandasana. Patrzymy przed siebie. Łokcie blisko żeber. Jest głową do góry. Już tutaj otwarcie klatki piersiowej. Wydłużony odcinek szyjny. I pies głową do dołu. Dobrze. Prawa noga góra, wdech. Nie rotuj biodra. Niech biodra, kolec prawy biodrowy patrzy na matę. Wypnij piętę. I palce stopy zerknij, czy patrzą na matę. Jeden. Proste nogi. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Odstaw stopę prawą na matę. Zrobimy na drugą stronę. Lewa noga uniesie do góry. Wysoko, ale nie rotuj biodra na zewnątrz. Kolec biodrowy lewy patrzy na matę, palce również. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, odłóż stopę na matę. Jesteśmy w psie, jeszcze w pośladki do góry. I pamiętaj, żeby odpychać się rękami, tak żeby ciężar ciała przenosić na stopy, żeby nie obciążać bardzo nadgarstków. Dobrze, prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie. Utkatasana, wdech. Urdhvahastasana, tadasana, pozycja góry. Idziemy dalej. Utkatasana, wdech. I skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i tutaj przyklej dłonie do maty. Przez przeskok przejdź do deski. I w desce prawe kolano dotyka lewego nadgarstka. Odstaw stopę i lewe kolano, nie nadgarstka, przepraszam, łokcia. Tak, lewe kolano dotyka lewego łokcia. Tak, wycofaj nogę, wdech, chaturanga dandasana. Pies głową do góry. Otwarcie klatki piersiowej, wydłużenie odcinka szyjnego i pies głową do dołu. Dobrze. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą, wydłuż plecy, pochylenie, utkatasana, wdech, zostań do trzech. Jeden, dwa, odcinek lędźwiowy, niech będzie aktywny, trzy, urdhvahastasana. I tadasana, pozycja góry. Dobrze. Utkatasana, wdech. I skłon do przodu z wydechem. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Dłonie, przeskok. Tutaj wdech. Prawe kolano, lewy łokieć. Odstaw. Lewe kolano, lewy, prawy łokieć. Odstaw. Wdech. Chaturanga dandasana z wydechem. Pies głową do góry. I pies głową do dołu. Dobrze. Prawa noga do góry. Wdech. I z wydechem ugnij nogę w kolanie. Stopa między dłonie i Anjaneasana. Ręce do góry. Kolano w linii z biodrem. Z tyłu noga prosta. Otwiera klatkę piersiową. Tyło pochylenie miednicy, czyli nie zapadamy się, tylko wycofujemy do tyłu. Tak, żeby brzuch odsuwać od uda. I oddychamy. Jeden. Proste ręce do sufitu. Dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze,
I w tej pozycji lewa ręka z przodu, nad nią prawa i Garuda w rękach. I odsuwa jeszcze łokcie od klatki piersiowej. Przytrzymamy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wdech. Dłonie mata. Przejdź do deski. W desce prawe kolano, lewy łokieć. Odstaw. Lewe kolano, prawy łokieć. Odstaw. Wdech. Chaturanga Dandasana. Pies głową do góry. I pies z głową do dołu. Dobrze. Na drugą stronę. Lewa noga do góry, wdech do sufitu. Z wydechem ugnią w kolanie stopa między dłonie Anjaniasana. No i ponownie ustaw Anjaniasana. Kolano ugięte w linii z biodrem. Z tyłu noga prosta. Otwieraj klatkę piersiową. Tyło pochylenie miednicy. Ręce do góry wyprostowane. Przytrzymamy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Ręce do przodu, kciuki patrzą do przodu i lewa nad prawą. Zaplatamy przedramiona, dłonie tak jakby chciałby klasnąć. Kciuki do twarzy, skierowane w kierunku twarzy. Przedramiona prostopadłe do podłoża. Jeden. Z tyłu noga prosta. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Dłonie mata. Przejdź do Kumbhakasan. Ok. Jesteśmy w Kumbhakasanie. I teraz prawe kolano, lewy łokieć. Odstaw. Lewe kolano, prawy łokieć. Odstaw. Tutaj wdech. I z wydechem. Chaturanga Dandasana. Łokcie blisko żeber. Pies głową do góry. Wydłużaj odcinek szyjny. I pies głową do dołu. Dobrze. Zostaniemy na trzy oddechy. Tak, żeby zregenerować ciało. Jeden. Pośladki ciągną do góry. Dwa. Trzy. Dobrze. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, patrzymy przed siebie. Pochylenie z wydechem. Utkatasana, wdech. Pilnuj odcinka lędźwiowego. Jeden do trzech. Dwa. Trzy. Dobrze. Urdhva Hastasana. I Tadasana. Pozycja góry. Dobrze. Mam nadzieję, że coraz cieplej. Idziemy dalej. Utkatasana. Wdech. I pochylenie z wydechem. Wydłuż plecy. Spójrz przed siebie. Przyklej dłonie. Przeskok. No i prawe kolano, lewy łokieć. Odstaw. Lewe kolano, prawy łokieć. Odstaw. A co tam? Niech brzuch popracuje. I wdech. I z wydechem. Chaturanga Dandasana. I podparty w czterech punktach. Pies głową do góry. Otwieraj klatkę piersiową. Urdhva Mukha Svanasana. I z wydechem Adho Mukha Svanasana. Dobrze. Powtórzymy sobie. Prawa noga do góry. Wdech. Z wydechem Anjaniasana. Dobrze. Wdech. I z wydechem lewa nad prawą, Garudasana. I uwaga, przejdziemy na prawą nogę, pozycja balansowa. Wdech i przejdź na początek maty, to znaczy tak, na prawej nodze. Tak, stoimy na prawej nodze. Lewa noga ugięta, kąt prosty, palce patrzą do maty. Jeden, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Zrotuj kolano na zewnątrz. Ugnij nogę, na której stoisz. Lewa kostka nad prawym kolanem. Proste plecy. Jeden. I pośladki w kierunku maty. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I teraz uwolnij ręce, dłonie na macie i wyprostuj nogę, na której stoisz. Ona może być delikatnie ugięta, bo mamy tutaj tendencję wypychać kolano do tyłu. Nie chcemy tego. I czubek głowy do maty. Jeden.
dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Uwolnij nogę do tyłu, do tyłu, do tyłu. Przejdź do deski. Dobrze, jesteśmy w desce. I tutaj prawe kolano, lewy łokieć. Odstaw stopę na matę. Lewy kolano, prawy łokieć. Odstaw stopę na matę. Wdech i z wydechem. Chaturanga Dandasana. Kij podparty w czterech punktach. Pies głową do góry. Dobrze. I pies głową do dołu. Dobrze, zrobimy wszystko na drugą stronę. Lewa noga, góra, wdech. Z wydechem Anjinyasana. Przejdź do Anjinyasany. Dobrze, wdech i z wydechem lewa ręka nad prawą ręką Garudasana. Zostaniemy tak na chwilkę. Tutaj wdech i jesteśmy na lewej nodze. Tak, ciężar ciała na lewej nodze, kąt prosty z przodu i zostań. Jeden, stopy, prawe, palce prawej stopy skierowane do maty. Dwa, trzy, wydłużaj odcinek szyjny. Cztery, pięć, dobrze. W tej pozycji rotujemy kolano na zewnątrz, uginamy nogę, na której stoimy. Kostka prawa nad lewym kolanem, pośladki wędrują w kierunku maty tyle, ile mogą. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. I dłonie na macie. Wyprostuj nogę, może nie do końca, na której stoisz. Czubek głowy skierowany do maty. Przytrzymaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wycofaj, tak, nogę uwolnij do tyłu, przejdź do deski, kumbhakasana, tak. Ok, i teraz prawe kolano, lewy łokieć, odstaw. Lewe kolano, prawy łokieć, odstaw. Mam nadzieję, że nie macie tego jeszcze dosyć. Wdech. I z wydechem Chaturanga Dandasana. Bardzo łatwiej nam się wzmacniają mięśnie brzucha. Pies głową do góry, idą wakacje. Trzeba wskoczyć w bikini, pokazać sześciopak, tudzież kaloryfer, także przydatne, przydatna praktyka. Dobrze, i pies głową do dołu. Oczywiście żartuję, ale coś w tym, jakaś cząstka prawdy w tym jest. Dobrze, zostań w psie na chwilę. Pośladki do góry, proste plecy. Dobrze, prawa stopa, krok do przodu. Dostaw lewą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Pochylenie. Utkatasana, wdech. Zostańmy. Do trzech. Jeden. Dwa. Trzy. Dobrze. Urdhvahastasana. Tadasana. Dobrze, mam nadzieję, że mamy się dobrze. W takim razie idziemy dalej. Utkatasana, wdech. Już końcówka prawie. Także brawa dla Was. I pochylenie. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Przyklej dłonie, przeskok. Prawe kolano, lewy łokieć, odstaw. Lewe kolano, prawy łokieć, odstaw. Wdech. Z wydechem Chaturanga Dandasana. Kij podparty w czterech punktach. Mówię dwie nazwy, żeby było dłużej. Pies z głową do góry. I pies z głową do dołu. Dobrze, to zaczynamy. Prawa noga do góry, wdech. Z wydechem Anjinyasana. Wdech i tak, prawa nad lewą, Garudasana. Dobrze. Wdech i z wydechem, pozycja balansowa. Stoimy na prawej nodze. Wydech, ugnij nogę, na której stoisz. Wdech i z wydechem dłonie na macie. Wdech, uwolnij nogę i przejdziemy teraz do Anjinyasany w klęku, czyli noga do tyłu, odkładamy kolano na matę, grzbiet stopy przyklejony i zostaniemy Anjinyasana. Tak, kąt prosty z przodu, kolano w linii z biodrem, nie zapadaj się brzuchem, tylko odsuwaj, tak jakbyś chciała się delikatnie
Unieś do góry, otwieramy klatkę piersiową. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, dobrze, lewa ręka na matę, prawa do góry. Dobrze, grzbiet przyklejony z tyłu będzie potrzebny. Otwieramy klatkę piersiową, ręce do góry, kolano w linii z biodrem. Nie skręca na zewnątrz ani do przodu. Jeden, do wewnątrz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze i uwaga, przejdziemy do półksiężyca w klęku, czyli tak jakbyś chciała wyprostować nogę, wyprostować i przenieść do tyłu i wypchnij piętę. Super. I przytrzymaj. Jeden, dwa, palce skierowane do przodu, trzy, cztery, pięć, super. Dłoń na matę i kolano również na matę. Zadrzyj palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze, i od razu robimy na drugą stronę. I już końcówka. Lewa noga, góra, wdech. Z wydechem stopa między dłonie Anjinyasan. Wdech i tutaj. Lewa nad prawą, mamy Garudasana w rękach, pozycja orła. Wdech i przechodzimy na ciężar ciała na lewą nogę. Dobrze, z wydechem uginamy nogę, na której stoimy. Wdech i z wydechem dłonie mata, czubek głowy do maty. Dobrze, i teraz wdech i wycofaj nogę do tyłu, do tyłu, do tyłu, na kolano. I przechodzimy do Anjinyasany. Otwórz klatkę piersiową. Dobrze, tyło pochylenie. Tak, żebyś czuł tutaj pracę przodu uda prawego. Jeden. Otwieramy klatkę piersiową. Dwa ręce wyprostowane do góry. Trzy. Dobrze. Cztery. Pięć. Dobrze. Prawa ręka na matę. Lewa do góry. Dobrze przyklej dłoń. Dobrze przyklej grzbiet. Bo będziemy zaraz przechodzić do półksiężyca w klęku. Dwa. Trzy. Patrzymy za ręką w górze. Cztery. Pięć. Dobrze. No i tak. Wyprostuj. Staraj się wyprostować. Wyprostować nogę z przodu i przenieś do tyłu. Wypchnij piętę i ręka do góry. Jeden. I wyprostowana noga, ręka, dwa, palce stopy z tyłu u góry patrzą do przodu, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na macie, kolano na matę, szeroko kolana na, tak, na dłuższe krawędzie maty, palce stóp razem, pośladki na piętach i dłonie jak najdalej. Odłóż klatkę piersiową na matę, możesz czoło odłożyć. Wydłużaj boki tułowia i zostań w takiej regeneracyjnej asanie. Należy nam się odpoczynek, ale już końcóweczka, także brawa dla Ciebie. Dobrze, wyjdź z pozycji, jesteśmy w klęku. Możesz sobie podwinąć matę, będziemy robić usztrasane. Możesz sobie podwinąć matę tak, żeby nie obciążać kolan, bo tak naprawdę... Tak, ciężar ciała tu jest na kolanach, ale tutaj chodzi tak naprawdę w tej asanie o otwarcie klatki piersiowej. Dobrze, to po co przeciążać kolana? Ok. Najpierw dłonie na biodrach. Zrobimy sobie w takich trzech etapach. Nabierz powietrza do brzucha. Wydłuż odcinek szyjny, kręgosłup, wdech. I z wydechem łokcie, tak jakby chciały się spotkać. Klatka piersiowa otwarta. Spójrz delikatnie przed siebie w górę. Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Chwyć za odcinek lędźwiowy, powolutku wychodzimy z usztrasany. Dobrze, ok. I teraz kciuki pod pośladki. Wydłuż znowu. Weź wdech, nabierz powietrza do pępek, do kręgosłupa, weź wdech i z wydechem otwieraj klatkę piersiową i łokcie do siebie. Otwieramy, tak, łokcie do siebie, a my delikatnie wykonujemy wygięcie kręgosłupa. Jeden, dwa,
Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Możesz się chwycić za odcinek lędźwiowy. Dobrze. Pamiętaj, żeby nie napinać tutaj mięśni szyi, tak? To nie, tutaj nie chodzi o odchylenie szyi. Chodzi nam o klatkę piersiową, tak? Że nie obciążaj szyi. Dobrze. I ostatni etap. Możesz zadrzeć palce stóp. Możesz tutaj dłońmi muskać pięty. Jeżeli nie ma to dla ciebie problemu, to grzbiety stóp na macie. Ok, to jeszcze raz. Pępek do kręgosłupa, weź wdech, najpierw ręce na biodrach, weź tak, jeszcze raz, weź wdech i z wydechem pochylenie, możesz dłońmi zjeżdżać coraz niżej, wygięcie, przepraszam, nie pochylenie, wygięcie i tam, gdzie możesz, ale nie tutaj tak kosztem przesuwania bioder do tyłu, tylko klatka piersiowa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, chwyć za odcinek lędźwiowy. Wyprostuj się. Kolana razem, usiądź piętami, pośladkami na piętach. Balasana, pozycja dziecka. Oprzyj czoło na macie, odpocznij. Dobrze. Wyjdź z pozycji i przejdź teraz swoim sposobem do siadu prostego. Uwolnij pośladki. Dandasana. Ok, ręce góra, wdech. Wydłuż kręgosłup. I z wydechem pochylenie. I złap tam, gdzie możesz. Ważne, żeby proste były plecy. Przyklejamy brzuch do ud, a nie zaokrąglamy pleców. Ok, przytrzymamy do pięciu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Wyprostuj się. Ugnij prawą nogę w kolanie. Przenieś po zewnętrznej stronie kolana lewego. Prawa ręka z tyłu. Lewa góra, wdech. Ugnij ją w łokciu i jeszcze odpychamy się łokciem od kolana. Stopa aktywna. Wydłuż plecy. Skręć się. Przytrzymaj. Oddychaj. Przyciskasz troszkę przeponę, więc wydłużaj wydech. I wszystko się ureguluje. Dobrze, wyjdź z pozycji. Uwolnij pośladki na drugą stronę. Ugnij nogę w kolanie po zewnętrznej stronie prawego kolana. Lewa ręka z tyłu, prawa góra, wdech. Stopa aktywna z przodu, pamiętaj. Ugnij rękę w łokciu, odepchnij się, wydłuż plecy i skręć się. I przytrzymaj i oddychaj. Dobrze, wyjdź z pozycji. Połóż się teraz na plecach. Ugnij nogi w kolanach. I teraz prawa kostka nad lewym kolanem. Przyciągnij kolano. Prawa dłoń i przechodzi pod łydką. Przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Przytrzymaj. Rotuj kolano na zewnątrz, prawe, a lewe przyciągaj do klatki piersiowej. Im bliżej, tym lepiej, tym większa praca. Dobrze, i druga strona od razu. Chwyć, przyciągnij do siebie, rotuj kolano na zewnątrz. Dobrze, i z tej pozycji przejdź od razu do szczęśliwego dziecka i zostańmy tak na chwilkę. Niech to będzie taka nasza relaksacyjna ostatnia pozycja. Podziękuj sobie za tę praktykę. Możesz być z siebie dumny, dumna. Dałeś czy dałaś ciału to, czego potrzebuje, a właśnie tego potrzebuje. Nie tylko właśnie rozciągania i relaksacji, ale takiego czasami właśnie takiej pracy, podczas której wzmacniamy organy wewnętrzne, nabieramy siły, mocy w ciele. Także brawa dla ciebie. Dobrze, i przez kołyskę przejść do siadu krzyżnego.
Kochani, pięknie Wam dziękuję za wspólną praktykę. Dziękuję, że jesteście w mojej przygodzie z jogą ze mną właśnie na macie. Mam nadzieję, może nawet jestem przekonana, że czujecie się świetnie teraz naoliwieni, nasmarowani, pełni energii i motywacji do działania. I niech tak będzie, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Jeszcze raz pięknie Wam dziękuję, życzę Wam wspaniałego dnia. Zapraszam na moje kolejne praktyki. Namaste.